Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, myślę, że dobrym pomysłem będzie poobserwować kogoś innego, moi drodzy. Mianowicie okazuje się, że Togen jest tutaj w tym wypadku niekoniecznie osobą, którą powinniśmy obserwować. Powinniśmy się skupić na rekrucie konkretniej, czyli na Hogenie. Tak, to był Togen i Hogen, prawda? Zresztą zaraz sobie jeszcze zerknę. Zamieszki. To był chyba triumvirat. Nie? Nie wiem, przekupstwo. Tak. Honor i Togen to był. Powinniśmy zwrócić uwagę na Honora, więc wypadałoby się wrócić i go poszukać. Fajnie by było też nie spaść. Ja może będę chodzić z łukiem. Tu jest Morty. Nie wiem, czy ja mogę coś dla niego zrobić, bo niestety, ale nie pamiętam. Łatwa fucha. Nie, to musimy iść do Rodga mu przekazać, dlatego na razie tutaj olewamy sprawę. W kopalni jest cisza, oczywiście, bo jest noc. Ale my idziemy się zająć paroma innymi sprawami. Tu też mamy chrząszczyki. Dużo chrząszczy, bardzo dużo chrząszczy. Ja mam nadzieję, że już potrafię się poruszać po tej kopalni. Chociaż dalej mi się wydaje, że nie. Tu jest rumar. Chrząszcze, kopacze. W ogóle to jedno zadanie to zepsułam. Tak w ogóle. Ale trudno się chyba mówi. Miejmy nadzieję, że to się da jakoś ogarnąć. Widzę, że niektórzy nie śpią. Na przykład ten kopacz. Kompletnie ma spanie gdzieś. Tędy chyba powinno się udać wyjść, nie? Tak jest. No i mamy tutaj różnych ludzi. Tu jest akurat dosyć ciemno. Dlatego musimy odpalić sobie pochodnie. Ale w sumie do Rodga też się chciałam dostać, więc spróbujmy coś tutaj zaradzić. Miałbym takie małe zadanie dla Mortiego. Mianowicie, mam tu pewne trudniejsze rachunki do zrobienia. Jeśli uda mu się to rozwiązać w ciągu 2 godzin, to nawet podniosę mu zarobki. Byłbym nawet w stanie powierzyć moje książki, ale tylko komuś takiemu. Dobra, przekażę mu. Dobra, no i kurde, musimy iść teraz do typa. Ledwo co tu przyszłam, już muszę stąd wybywać, nie? I teraz już znowu nie pamiętam, kolejny raz nagrywając, gdzie był Morty. Naprawdę cudownie. Chyba, o właśnie tutaj. Dobra, jednak pamięć mięśniowa działa. Rodg dał mi dla ciebie zadanie. Jeśli wyrobisz się z tym w ciągu 2 godzin, to zwiększy twoje wynagrodzenie. Brzmi dobrze, daj to tu. Co? Przecież tego nie da się policzyć w głowie. Nie mówiąc o zrobieniu tego w 2 godziny. Moja głowa, zaraz dostanę ból w głowy. Nawet dodając wszystkie te liczby na kartce, nie będę w stanie się wyrobić w czasie. Daj spojrzeć. A tak, chyba to rozwiązałem. Serio? Ale ty jesteś mądry. W takim razie chodźmy szybko do Rodga, zanim będzie za późno. Dostaniesz coś oczywiście z wynagrodzenia. Mieliśmy iść do niego. Stary. Ja rozumiem, ale Rodg chce, byś do niego pracował. Wspaniale, jestem ci ogromnie wdzięczny. Jednak wiesz, jak to u mnie jest. Nie mogę ci zaufać nic w zamian. W porządku, wpadnę później. W takim razie postaram się coś zorganizować. Dobra. Powiem wam, że nie jestem przekonana co do tego, jak to ma teraz tutaj działać. Ale uznajmy, że coś z tego rozumiem, a ja chyba poszłam kompletnie źle, nie? Wlazłam w jakiś boczny tunel. Bardzo niedobrze, bo ja teraz muszę do niego wrócić, a ja sobie zabłądziłam. Ajajaj, dobra. Gościu był
Boże, jak ja tutaj się przemieszczam, w ogóle już nie wiem, gdzie ja jestem. Nie pamiętam znowu, jak tu się chodzi. Po tych cholernych korytarzach. Dajcie spokój. Ja naprawdę się gubię w tej kopalni. Tu jest Morty z powrotem, nie? Tak, dobra. No to ja przyszłam do niego z góry, czyli stąd. I musiałam przyjść chyba stąd. Nie, na pewno nie stąd. Chyba stąd przy... Ojejku. Chrząszczyk sobie znalazł inny dom. Dobra, i teraz który to był tunel? Chyba ten boczny. Nie. Tutaj byli ci kopacze. To było tu i tutaj, nie? Tak jest. Dobra, mam nadzieję, że zdążyłam. A jak nie, no to trudno. Zobaczmy. Mam rozwiązanie. Tak, jaki jest wynik? Najpierw cyfra jedności. Tak, i teraz, moi drodzy, sobie to weźmiemy z internetu. Ponieważ możemy to zobaczyć w solucji. Także sobie skorzystamy z tej opcji. On nas tutaj prosi, żebyśmy podawali w sumie w kolejności odwrotnej. Nie pamiętam, podchwytliwe zadanie się ten quest nazywa. Ojejku, nie chciałam tak. Masakra. Zaraz znajdziemy. Co tam u was, moi drodzy? Ja mam dalej problemy ze szczęką trochę, ale jest całkiem w miarę. Kopalnia złota to było podchwytliwe zadanie. Okej, podajemy cyfry kolejno. 0. Jetzt die Zehner Zahl. Cyfra dziesiątek, tu też mamy 0. Jetzt die Hunderter. Cyfra setna to było 1. Jetzt die Ta. Cyfra tysięczna to było znowu 0 Jetzt die i Zehntausend. dziesięciotysięczna to będzie 2. Das war's. Oto wynik. Niewiarygodny, faktycznie udało się mu to rozwiązać w 2 godziny. Potrzebowałem na to tygodnia. Oczywiście dało się tu wykorzystać pewną sztukę. Morty musiał z niej skorzystać. Wygląda na to, że jest sprytnym chłopcem. Z chęcią dam mu podwyżkę. Daj mu znać. Okej, na spokojnie. Czy ja coś jeszcze z Rodgem mogę zrobić? Chyba nie za bardzo. Jest godzina późna, bo jest trzecia. Powiem wam tak, spróbujemy zrobić inną sztuczkę pod tytułem, bo ogółem sprawa jest taka, że w sumie, jeżeli chodzi o te questy, to jednego zepsułam i nie wiem, co mi to da. Przyspimy się do nocy najpierw. Widzę, że Hogera tutaj nie ma. My musimy zwrócić na niego trochę większą uwagę, bo on właśnie na przykład tutaj już sobie gdzieś idzie. Więc przespaliśmy się w sumie idealnie, żeby go złapać. Zobaczymy, dokąd pójdzie. No i to będzie zadanie, którego na pewno nie zepsujemy. Jedno zepsułam, nie mówiąc, że przyszliśmy od Dotera. I wydaje mi się, że niestety, ale go nie zrobimy. W ogóle wydaje mi się, że wszystkie questy, które dotyczą kopalni złota. A, to jest to miejsce, gdzie spadłam. Okej. No i co? I gość tutaj jest. Nie mogę z nim gadać. Tu się nic nie dzieje. Myślę, że poczekam po prostu, aż on sobie stąd pójdzie, nie? To jest to miejsce, gdzie był oczywiście smoczy korzeń i gdzie właściwie spadłam. Dobra, no postoimy tutaj, poczekamy.
Powinien się odpalić wpis w dzienniku, ale widzę, że na razie się nie odpala. Ale tak, kontynuując, wydaje mi się, że jak wyjdziemy z kopalni złota, zmienimy rozdział, to wszystkie zadania się tutaj anulują. Bo pamiętacie to zadanie droga do kopalni? Ono się tam anulowało. I wydaje mi się, że może być ponownie. Wypaliła mi się pochodnia. Ten gościu na razie tutaj dalej stoi. Dobra, spadam stąd, bo nie mogę ruszyć tego zadania. Z jakimś cudem ono nie działa. Więc prześpijmy się do rana. Myślę, że tak będzie najlepiej. O, widzę, że Morty już tutaj stoi sobie. Rozwiązałem ciężkie równanie, Rodga. Wyśmienicie, nawet nie wiem, jak ci podziękować. Coś się wymyśli. A może Rodg by już chciał ze mną pogadać na temat tego buntu, co? Już wystarczająco dużo dostrzegam nadużycie władzy w kopalni. Słyszałem wiele dobrego, wydajesz się w porządku. Spotkamy się po północy naprzeciwko leża pełzaczy w opuszczonym przejściu. Tam dowiesz się wszystkiego. Leża... Okej. Kurde, niedobrze, bo ten Honor się chyba zbugował, nie? Leża pełzaczy. Myślicie, że chodzi o to miejsce, gdzie biliśmy tego srebrnika? Bardzo możliwe, tylko... Ja nie pamiętam, gdzie to było. A to nie było, kurde, tu? Ten srebrnik? O kurde, ale to jest stowarzyszenie. Ja pierdzielę, co tu się dzieje w ogóle? To jest chyba nienormalne, że oni tu stoją. Gdzie jest Rod w takim razie? Okej. Tak miało być? Nie mam pojęcia. Macie przywódcę? Cóż, można powiedzieć, że ja za takiego robię. Co zamierzacie? Właśnie zamierzamy to omówić. Jakieś konkrety? Nie, teraz zaraz zaczniemy. Jak chcesz, to możesz dołączyć. Kto to zainicjował? Chyba ja, nie mogłem już dłużej znieść tego, jak nas traktują. A to przepraszam, to zaczynacie? Nie zaczynacie? No dobra, no to uznajmy, że ja chcę im pomóc. No i co mam zrobić z tym? No. Zebraliśmy się tu, aby omówić nasze dalsze postępowania. Cała ta sytuacja w kopalni nie może dłużej panować. I co radzisz? Zamierzasz zaatakować bez uzbrojenia? Nie, potrzebujemy broni. Broni oraz planu, jak możemy się pozbyć poborców. Po co broń? W końcu mamy nasze kilofy, możemy nimi walczyć. A plan? Jak chcecie obalić Trumwiwat? Bez walki nic nie wskuramy. Ale jeśli skonfrontujemy się z nimi otwarcie, to po prostu nas zarżną. A więc może zaatakujemy zaskoczenia? Tak, jednak nie chciałbym mieć kogoś na sumieniu. Jestem tylko kopaczem, nie mordercą. Nadszedł czas walki. To nie będą morderstwa, tylko walka o wolność i pozbycie się tyranii. O to walczę. O to walczę, o to walczę. A co z tobą? Masz zamiar nam w tym pomóc? Tak, wezmę udział. Widzę, że jesteście gotowi do walki. Jaki jest dokładnie plan? Jak ich przechytrzyć? Wiem, że codzienny patrol jest ich słabym punktem. Jeśli dobrze to rozegramy w czasie, to będziemy trafiać na pojedyncze jednostki. Wtedy nawet najlepsi wojownicy nie będą mieli szans. Brzmi dobrze, należy jednak pamiętać, że zbyt duża ilość osób przykuje uwagę. Proponuję, abyście sformułowali mały oddział, który uderzy konkretnie, podczas gdy reszta będzie obserwować ważnych członków Trumwiwatu. Dobra rada, druga grupa zbierze się przy kuźni i dopilnuje, by ludzie Dona się nie zorientowali. Dobrze, ja i Morty dołączymy do ciebie. Dwóch innych będzie blisko ciebie. Czas zaatakować. Okej. Okay. Kopacze rozpoczęli bunt, by obalić Trumwiwat. Będziemy wybijać ich jednego za drugim. Podczas gdy Furt z resztą ludzi
będzie stacjonował przed ich obozem. Okej. Czyli gdzie mam iść? Okej. No i co, przepraszam bardzo, mamy iść po prostu tam, gdzie jest triumvirat, czy o co chodzi? Dobre, kurna pytanie. Hej, co tu robicie? Dlaczego tak się czajcie? Czas umierać, podła gnido. Nie ośmielicie się, Don was wykończy, jeśli mnie nie ruszycie, więc spadać stąd. No chyba nie. Kurde, nie sądziłam, że będę robić jakąś rozróbę w kopalni. Okej, czyli rozumiem, że po prostu mamy się przechadzać. Co robicie? Dobra, no widzę, że tutaj będziemy się tak bawić. Ja jej mogę pomóc oczywiście, nie? Mam nadzieję, że oni są nieśmiertelni. W sumie to im dobrze idzie. Mogę okraść tego gościa. O, udało się. Dobra, no podejrzewam, że musimy schodzić gdzieś tutaj sobie teraz niżej. Nie wiem, no wydaje mi się, że idziemy w takim razie... Jednego gdzieś zgubiłam. Tylko pytanie, gdzie? Nie mam pojęcia. Olewamy to. Po prostu idziemy dalej. Tutaj się nic nie zmienia. Nie sądziłam, że dzisiaj będziemy coś takiego robić. Ja im chętnie pomogę właśnie od tyłu. Bić gościa. Dobra, no. Podejrzewam, że część zadań nam się może anulować. Dobra, idziemy tutaj na dół. Tutaj się nic nie zmienia, jak widać. Okej. O, Matko Boska. Nie słyszę kompletnie nic. Cholera, Kunisław i Don nie będą zadowoleni. Milcz, Frant, teraz zapłacisz za wszystko, co zrobiłeś kopaczom. Nie ośmielicie się, Don was wykończy, jeśli mnie ruszycie, więc wam stąd. Dobra robota, Frant wygląda na martwego. Chcesz tam po prostu wyparować? Owszem, mamy przewagę liczebną. W takim razie, za mną. Lista długów. Klucz też ma. Dobra, no nie sądziłam, że będziemy robić takie cuda. Dobra, tu będziemy mieli problem. Dobra, Don się wziął, w sumie już wywalił, okej. Ja nawet nie muszę tutaj nic robić. W sumie, ogarnęli to. Don, skarb Tyreza mamy. No, gdzie jest mój ziomal? Z którym... O, Morty. Coś jeszcze? No przecież Dona już nie ma. O.
Świetnie, w końcu jesteśmy wolni od tej tyranii. Dzięki za wszystko, nawet nie wiem jak się odwdzięczyć. Teraz możemy znów cieszyć się piwem po pracy, nie martwiąc się o trumwiwat. Zabrałem dla ciebie małe wynagrodzenie, proszę. Co porabiacie, gdy nie ma już trumwiwatu? Co robimy? W spokoju pracujemy i odpoczywamy wieczorem. Okej, czyli tutaj udało nam się ogarnąć taką rzecz, oto. Tutaj się widzę, że dużo rzeczy wcale nie pozmieniało. Weźmiemy sobie te zadania, odklikamy. Morderstwo. To zadanie się musi anulować, bo nic nie zrobimy. To się zablokowało. Czy jakieś zadanie się popsuło? Nie, nie popsuło się nic. Okej. Tutaj dosyć ciemno. Ale wiecie, że wy już możecie sobie iść ode mnie. Czasami trzeba ich oczywiście odklikać. Dobra, no to... Tutaj chyba załatwione. Tu jest NEMS. W ogóle. Tutaj nas kopacze lubią. Ja nie wiem, co na to powie ten w sumie. No. Jak mu było. Okej, okay, myślałam, że kichnę, ale nie kichłam. Ciekawi mnie, co na to powie nasz przyjaciel. W ogóle ta lista dłużników. Należne bryłki. Morty, Tires, Furt, Paskuda. Tu jest to zadanie, co było do obliczenia. Okej. Coś jeszcze nowego? Chyba nic. Skype Tyresa możemy. Bardzo dużo bryłek złota. Parę skórzanych mieszków też tutaj jest. Tu śpi jakiś zwykły kopacz. Kurde, powiem wam, że tak się tu zadziało coś, wszystko, że ja nie do końca ogarniam, co myśmy właściwie zrobili dzisiaj. Ale czasami w tych modach tak jest, że po prostu człowiek nie ogarnia. No i dzisiaj właśnie w sumie przyszedł sobie ten moment na to. Ja się prześpię do rana najlepiej, żebyśmy mieli wszystko pod kontrolą. Żeby każdy był na swoim miejscu. Widzę, że Zary tutaj nawet jeszcze... A nie, jest jednak. Dzień dobry. Coś mogę z tobą pogadać? Co wiesz o śmierci Morsa? Biedaczek, zawsze dawałam mu resztki, gdy przychodził spóźniony nocą. Przykra sprawa. Wiesz, kto mógł być odpowiedzialny? Nie, skąd niby? Co prawda rozmawialiśmy sporo, jednak skąd mogę wiedzieć, czym sobie zasłużył? A czy ktoś wspominał o czymś, co wydawało ci dziwne? Nie, często wspomina tylko o głupocie Dotera. Codziennie opowiadał, jak Doter odmawiał mu nauki wydobycia. Aha, przynajmniej mam już punkt jakiś ten. Triumvirat to przeszłość, miło mi to słyszeć. Trochę będzie spokojnie, ale i nudno. Okej. Okay. No dobra. Jestem ciekawa naprawdę, co rekruci na to powiedzą. Myślę, że mogą nie być zadowoleni. Tu jest ten tunel, co ten gościu sobie tutaj przesiaduje. Dalej nie mogę nic ruszyć na ten temat. Umarł ma też to w ogóle gdzieś. Kurde, no niedobrze wam powiem. Dotar się na mnie gapi. Jakiś podły drań mnie okradł. Ten, kto zrobił, mocno pożałuje. Z pewnością to był Furt. Co robisz, jak nie ma triumvivatu? Musisz to wspominać. Nie wystarczy ci, że nikt mnie już nie ochroni. Zostaw mnie w spokoju, te sprawy. No niedobrze, bo mamy aktualnie wiszące w sumie dwa questy i nie zrobimy z nimi kompletnie nic.
No może z tym jednym, ale w sumie... Teraz to on się już pewnie zbaguje na amen, ten quest. A do nocy się znowu prześpię. Pójdę za tym gościem, co tam sobie znowu idzie gdzieś, wychodzi stąd. Czyli za Honerem. No ale w sumie ja podejrzewam, że nic mi to nie da, bo nawet już ten drugi typo, ten Togen nie żyje zresztą, więc... Niewiele mi to da. Ale może jednak dostanę jakiś wpis w dzienniku? Wątpię. Powiem wam tak, te zadania... się ewidentnie zbagowały. Postoję tu jeszcze chwilę z nim, a jak nic nam z tego nie wyjdzie, to spadamy z kopalni złota i uznajemy, że nigdy mnie tutaj nie było. I te dwa zadania zostaną już na zawsze niewykonane. Hej, ty! Nie wiem, że ja też na przykład Umarowi nie mogę powiedzieć, że tutaj stoi jego ten pracownik i nic nie robi, nie? To jest w ogóle już durne kompletnie. Z nim już w ogóle nie ma sprawy na temat triumwiwatu, więc w ogóle chyba już spieprzyliśmy tą linię fabularną. Powiem tak, wychodzimy stąd. Nic już więcej tutaj nie zrobię. Miejmy nadzieję, że nie wywali tylko gry. I tak w sumie nie zostaje nam już zbyt wiele, jeżeli chodzi o zwiedzanie jakichś tam miejscówek. Tak, wiem, że jest ciemno. Zaraz się przekimamy tutaj na dworze. O ile tutaj jest gdzie spać. Chyba nie ma. Dobra, tutaj na razie w takim razie wszystko nam zostaje, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W drugi rozdział jeszcze nie będziemy wchodzić. Idziemy, moi drodzy, do portu. A w porcie spróbujemy się dostać na tą wyspę Korsarzy, bo to też jest miejsce, które warto odwiedzić chyba w pierwszym rozdziale. Zobaczymy, jacy tam są przeciwnicy, jak to wszystko wygląda. Pochodnia mi się wypaliła. Niestety, questy się zbagowały. Się porobiły cuda. Trudno. Miejmy nadzieję, że tego nie pożałuję. Chciałam wam to pokazać, ale się zbagowało. Jedno niestety z mojej winy, a drugie... nie wiadomo w sumie z czyjej, bo... się po prostu zbagowało. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze idę. Chyba dobrze. Okej, dobrze idziemy. W porcie się w takim razie prześpię, żeby nie było. I miejmy nadzieję, że będzie już lepiej. Trochę parę rzeczy jest niedopracowanych. Niektórzy mieli rację pisząc w komentarzach, że faktycznie łatwo sobie zepsuć jakieś zadanie. Tak, z dupy. Ale w tym wypadku akurat pisaliście o tych zadaniach z czeladnikami bodajże. A tu jednak zepsuło nam się coś kompletnie innego. Chodźmy do domu handlowego, bo tutaj na pewno były jakieś łóżka. Ja Olowowi nie dam pospać. I do rana. I teraz tak, możemy wyłączyć pochodnie. I chodźmy zobaczyć sobie to i owo. Idziemy na tą wysepkę. Popłynąć sobie i zobaczymy, czy tam coś fajnego w ogóle się będzie znajdować. Czy tak nie za bardzo.
Wygląda ona trochę jakby tam była jakaś lodowa kraina, ale jak się przyjrzymy bliżej, to jednak przypomina bardziej takie miejsce typu właśnie jak jest jakiś wrak statku, jest piasek, drzewa. Mam nadzieję, że nie będzie dużo jakichś, nie wiem, jaszczurek na przykład. Tam nawet jakiś obóz widać, że jest. I w sumie chyba właśnie od tego obozu to my powinniśmy zacząć. Więc podpłyniemy od tej strony. O, proszę, jakaś broń nawet tutaj pływa. Broń to dużo powiedziane. Są jaszczurki niestety. Chociaż w tym wypadku jest jedna, więc z jedną to tam. Co prawda, tu już widzę, że jest więcej tych dorosłych osobników. Okej, no widzę, że jej nie przechytrzę czasami. Lepiej jednak stosować taktykę sprzed lat. Dobra, teraz mi nie wyszła ta taktyka moja. Powiem tak, nawet się nie starałam za bardzo. Szpontopielce zebrałam sobie. Już stopielcem nam idzie dużo lepiej. Szczególnie jak potrafimy wymierzyć ładnie te ciosy. Okej. No i bailando. Rogowe muszle otwierane. Tu jakieś itemy, takie fajniejsze. O, znalazłam szmaragd. To też coś ciekawego. Ten kretoszczur jest ogromny. I właśnie ogromnie też gryzie. Ale żyjemy. Tam topielce mamy, dobra. To wygląda to myślę dobrze. Powiem wam tak, jak porobimy te takie mniejsze zadanka, to będę mogła się wtedy ładnie brać za inne questy. A konkretnie za ten drugi rozdział po prostu, nie? Na razie wolałabym się jednak trzymać tutaj tego, co robimy. Także zostajemy chwilowo tutaj. Ja nie mam czasu się męczyć z tym topielcem. Chociaż widzę, że on prawie zmęczył się mną. No i co? Coś jeszcze tutaj zostawiliśmy tam na górze, coś jest. Tu jest jakaś jaskinia. Trochę się boję, bo takie jaskinie nie zawsze są dobre. Jest kufer, a ja widzę, że znalazłam jakieś wytrychy po drodze, więc trzeba ostrożnie. Prawo, 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 prawo. Okej, prawilny kufer. Przynajmniej jakieś fajne rzeczy znaleźliśmy. No i zobaczmy. Co tu robisz? A na co ci to wygląda? Pracuję do cholery, więc czego chcesz? Mogę coś zrobić dla ciebie? Nie, zapytaj innych. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chyba nigdy nie byłeś wśród korsarzy, co? Właśnie wpadłeś do naszego obozu, pytając, czy jest coś, czego mogę cię nauczyć, a nawet nie byłeś u naszego przywódcy. Idź najpierw do Zylana i porozmawiaj z nim. Potem zobaczę, czy jestem w stanie cię coś nauczyć. Uważaj na siebie. Okej. Może tutaj na przykład u tych piratów, korsarzy, znajdziemy jakieś fajne alkohole do questa. Widzę, że tutaj też się nikt nie sapie, że sobie to zabieram.
więc sobie z tego skorzystam. Że nikt w sumie do tego nie jest za bardzo przywiązany. Dobra, kolejna osoba jest tutaj, ale najpierw zobaczymy, czy coś nie ma tu z tyłu. Są jakieś muszelki. Okej. Pogadajmy w takim razie. Co palisz? Bagienne ziele, chcesz brucha? Dlaczego nie? Dawaj. Zapal nowego, ale uważaj, to jest cholernie uzależniające. Może być, jednego się możemy... No, buchnąć tutaj. Skąd masz bagienne ziele? Nie pamiętam, w którym porcie to dostałem. Jestem teraz za bardzo zjarany. Myślę, że to było w Viranonie. Jeśli czegoś chcesz, zapytaj Zylana. Wciąż ma kilka na stanie. Okej. Z tobą nie mogę rozmawiać. Widzę, że oni nie są przywiązani do swojego towaru. W sumie mi się to podoba. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. Dobra, jeden wytrych złamany to nie grzech. Zabierzamy sobie kolejne rzeczy stąd. Nie wiem, czy to jest bardzo takie chamskie, że to robię. Pewnie tak. Ale i nie przeszkadza im to, więc dla mnie to nie jest chamskie. Dobra, kolejny kuferek mamy. Okej. Lewo, lewo. Okej, miałam tylko dwa wytrychy. Te mieliśmy tak, lewo, lewo, prawo pewnie. Potem może być kolejne prawo. No, szybciej, niech to się wczytuje. Lewo, lewo, prawo, prawo. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, nie? Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo. Mam jeden wytrych. Może być. Rum, potrzebuję butelki pełnej rumu. Proszę, mam rum. Okej. Człowieku, pij. Okej, on chyba nic nie chce oprócz tego rumu. Kilof mam. A tu ewidentnie przywódca, co? Zaraz zagadamy, tylko najpierw sprawdzimy sobie tutaj nabrzeże. Pozbieramy wszystko, co jest. No i wychodzi na to, że to jest ostatnia osoba, z którą mogę sobie pogadać. Nie wiem, czy on się fochnie, że sobie to wezmę. Czy tak nie za... Nie no, no wisi mu to. Chyba, że chata mu nie będzie wisiała. Też mu wisi. No i niestety ostatni kufer. Na jednym wytrychu. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Okej. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Zobaczmy. No szybciej, no. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Będziemy się tak męczyć teraz. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Och. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Lewo tam było. Sorki za to. Okej. Sorki, naprawdę. Tak to jest, jak ma się tylko jeden wytrych. Nawet nie mam od kogo kupić wytrychy. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Bardzo dużo fajnych rzeczy.
Kim jesteście? Żeglarzami. A co robicie na tej wyspie? Absolutnie nic. Czekam, aż nasi cholerni towarzysze nas stąd zabiorą. Nie mów, że was zapomnieli. Bez obaw, może i nie są zbyt bystrzy, ale o tobie, o takie rzeczy bym ich nie podejrzewał. Wracając do pytania, jeden z naszych statków przeciekł. Drugi był już przepełniony, więc musieliśmy tu zostać. Od tamtej pory czekamy, aż nas stąd zabiorą. Minęły już 2 tygodnie, na pewno niedługo po nas przypłyną, a przynajmniej mam taką nadzieję. Na pewno dysponujesz jakimś egzotycznym towarem. Mów prosto z mostu, że chcesz pohandlować. Możesz dostać ode mnie alkohol w dużych ilościach, no i bagienne ziele. Wiesz, co to jest, prawda? Co to bagienne ziele? Coś, co zmieni twoje życie. Po prostu zapomnisz o swoich zmartwieniach i nawet nie masz po tym kaca. Musisz tego spróbować za wszelką cenę. Skąd je wziąłeś? No wiesz, jako marynarz sporo się podróżuje, więc i dostaje się to i owo. Bagienne ziele rośnie praktycznie wszędzie. Nie wiesz przypadkiem, co trzeba zrobić, aby było zdatne do użytku? Nie, nie wiem. A znasz kogoś? Jak myślisz, co bym zrobił, gdybym wiedział? Pokaż towary. Magrok. Wiranoński zamorski dwór. Znaczy rum. Co ja gadam w ogóle? O, to chyba byśmy wzięli, nie? Widzę, że masz w swojej ofercie zamorski rum. Zgadza się, nie ma nic lepszego niż poczuć piasek między palcami u stóp i wypić butelkę rumu. Nie wiem, ile warte byłoby moje życie, gdyby nie rum. Ta, do czego to zmierzałem? Nie wiesz przypadkiem, jak się to robi? Chcesz go pędzić? Czemu nie? Mógłbym ci powiedzieć, ale obecnie nie widzę ku temu powodu. Co z tego będę miał? Kupa kasy jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Robi się coraz ciekawiej, ale tylko pieniądze? Nie. To co chcesz? Tęsknię za sekstansem, nie do końca jest mój, ale musiałem go zgubić, kiedy wysiadaliśmy na wyspie, bo wcześniej miałem go przy sobie. Nie udało mi się go znaleźć w płytkiej wodzie, a nie umiem pływać. To taka choroba starego marynarza. Masz szczęście, że ja umiem. Powiedz mi, gdzie go zgubiłeś, a ja postaram się znaleźć. Przypłynęliśmy z północy, ale najpierw skierowaliśmy się na plażę Asun. Okej, wyruszam na poszukiwania. Mnie interesują te wyborowe trunki. Po 5 butelek. Wiecie co, kupimy ten rum. 1, 2, 3, 4, 5. Nawet wezmę 6. Zaraz. Moment. L. Nie, sorry. O matko. Towary jeszcze raz. No i magrok. 1, 2, 3, 4, 5. Mam tego więcej. Mam dużo grogu. Ale wolę kupić ten alkohol, jakby okazało się, że gościowi jest przydatny. Okej, moi drodzy, to wydaje mi się, że w takim razie zakończymy odcinek tutaj, na miejscu. Nawet nas nie widać na mapie. To ciekawe. Będziemy musieli poszukać tego sekstansu. I miejmy nadzieję, że nam się to uda. Ja wam już dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Lecę montować dla was ten film i lecę się brać za jeszcze jeden, bo dalej nagrywam dla was na zapas. Widzę, że mamy obóz korsarzy jako oka. W porządku. Jeżeli też chcecie, to zapraszam was na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. No a my spróbujemy coś tutaj poczynić w kolejnym odcinku. Dzięki i cześć.